Państwu, wszystkie znaki na niebie i na ziemi zapowiadają pogorszenie się pogody. Suche i słoneczne oblicze jesieni powoli nas opuszcza. Mało tego, już nie wróci. Teraz wkracza do Polski druga jesień, czyli ta pochmurna i deszczowa, a chwilami nawet deszczowo-śnieżna. Jednym słowem, czeka nas typowa plucha. Na naszej mapie widać już nawet tego zapowiedź. Przede wszystkim nad Europą Północną rozciągają się teraz ośrodki niskiego ciśnienia. A to przecież nic innego jak szare chmury z deszczem. Już dziś jeden z tych ośrodków, dokładnie ten z nad Skandynawii, sprowadził nad północno-zachodnią część Polski front atmosferyczny z pochmurną i mokrą pogodą. Zaczęło się tam również ochładzać. W nocy te frontowe chmury z opadami będą wędrować nad całym naszym krajem, natomiast jutro trochę się przejaśni, ale i tak w wielu miejscach popada. W Ostrowcu Świętokrzyskim podczas meczu także. Nawet deszcz ze śniegiem miejscami może się pojawić. Za chwilę dokładna prognoza na środę. Najpierw jednak zobaczmy, co jutro w Europie. Na przeważającym obszarze kontynentu znacznie chłodniej niż ostatnio. Na północy Skandynawii minus 2 stopnie, w centrum poniżej 10, a najwyższa temperatura tam, gdzie jeszcze utrzymuje się to ciepłe, zwrotnikowe powietrze, czyli we Włoszech. U nas tej nocy na termometrach około 3 stopni. Poza tym, jak już wspomniałam, sporo pochmurnego nieba, wszędzie przelotny deszcz, a na nizinie szczecińskiej deszcz ze śniegiem. Wiatr w nocy dość silny, dopiero jutro umiarkowany, a ciśnienie w środę stałe. W Warszawie w południe 982 hektopaskale. Pora teraz na szczegółową prognozę na jutro. Zaczynamy jak zwykle od Pojezierza Pomorskiego i od Kujaw, gdzie maksymalnie tylko 5 stopni, chwilami deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem. W Wielkopolsce oraz na ziemi lubuskiej taka sama pogoda, tyle że trochę więcej chmur i do 6 stopni. Równie chłodno w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim, a przy tym tutaj pochmurny i mokry dzień. Na Śnieżce sypnie śniegiem. Na północnym wschodzie kraju temperatura wzrośnie do zaledwie 5 stopni, poza tym przelotnie popada zarówno deszcz, jak i deszcz ze śniegiem. W łódzkim i mazowieckim przed południem trochę pokropi, później już coraz ładniej. W lubelskim do wieczora przewaga chmur i deszczu. Na termometrach tu około 5 stopni. W południowo-wschodniej Polsce od 3 do 7 i szara środa z opadami, zwłaszcza w drugiej części dnia. W czwartek jeszcze zimniej, a przy tym pochmurno i mokro. W piątek temperatura trochę powyżej zera. Na Pomorzu śnieg z deszczem, a nad resztą kraju sam śnieg. I to będzie pierwszy, bardzo łagodny oczywiście, powiew tegorocznej zimy. Dobranoc Państwu.